Hejka, to znowu ja, Tymek. Wiem, że dawno mi nie było, ale już czas do szkoły i postanowiłem pomóc wam wybrać najważniejsze rzeczy, które możecie do niej zabrać. I uwaga, mam dla was niespodziankę. Jeżeli pod tym filmikiem będzie 155 milionów łapek w górę, to przybędzie bestia wychodząca z morza, mająca 10 rogów i 7 głów, a na jej rogach 10 diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze. Nie zabijcie mnie. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Pierwszą rzeczą jest telefon. Oczywiście wiem, wszyscy o nim pamiętacie, ale bez telefonu jak bez ręki, więc musiał się znaleźć na tej liście. Telefonem można robić snapy, ściągi, więcej snapów, instagramy, zamawiać narkotyki, a nawet dzwonić do dziadków. A nie wiem, czy wiecie, w waszej szkole na pewno będzie teraz więcej nowych Pokemonów niż w zeszłym roku. Rzecz druga. Często w swoich listach do mnie piszecie mi, że nie czujecie się w szkole bezpiecznie. Dlatego radzę wam ze sobą wziąć to. Jakiś frajer wam podskakuje? Bang! Mózg na ścianie Jackson Pollock. Jakaś nauczycielka chce wam wstawić uwagę albo słabą ocenę? Jestem najlepszym uczniem, proszę pani. A jeżeli nie stać was na broń, możecie kupić maczetę albo pójdźcie do mamy do kuchni. Wiem, że tutaj trochę oszukuję, bo nóż to kolejny przedmiot, ale jest fantastyczny. Możecie go łatwo schować pod bluzką i im się ktokolwiek zorientuje, będziecie w stanie poderżnąć gardło dwóm albo nawet trzem osobom. Ale ja wiem, że wy jesteście zdolni i zamordujecie ich więcej. Trzecią rzeczą jest zeszyt, ale nie taki zwykły, tylko odpowiednio przygotowany. Okej, wiem, że będziecie się ze mnie śmiali, ale ja jestem trochę takim nerdem, kujonem i lubię mieć dobre oceny. Wiem, kujon. Ale lubię mieć dobre oceny i świadectwo z czerwonym paskiem, dlatego zainteresowałem się moim panem Lucyferem, władcą piekieł. Wiem, słyszałeś to pewnie setki razy. Szatan to super koleś, warto mu oddać duszę, bo można wiele zyskać. Ja też w to nie wierzyłem, myślałem, to zwykłe motywacyjne filmiki, ale otworzyłem oczy i naprawdę, słowo harcerza, nie sponsoruje mnie żadna organizacja. Mówię tak, bo naprawdę w to wierzę. Już w czerwcu widziałem pierwsze efekty, kiedy wróciłem do domu z 3 szóstkami na świadectwie. Moja mama też była sceptyczna, ale kiedy to zobaczyła, sama pomogła mi rozpróć plaki kota. Bierzemy zeszyt. Ja tutaj mam jeden z moim piłkarzem ulubionym, Pepe Porem. Bierzemy świeczki. Mogą być takie zwykłe, najtańsze, takie wiecie, jak bierzecie do rzucania w starców. Lucyfer. I teraz musicie przygotować sobie zwierzę. Ja mam kozła, bo to ulubione zwierzę mojego pana Lucyfera, ale może być każde inne, może być pies, kot, świnia, kogut, cokolwiek. Tak naprawdę możecie nawet użyć krwi ludzkiej, więc jeżeli kochacie zwierzęce tak jak ja, możecie się wybrać do sąsiada i tyle. Nóż oczywiście do mycia. Tutaj mamy trochę krwi, tak jak widzicie, wspaniała z kozła. Bardzo dobra jest, polecam. I teraz musimy narysować pentagram w zeszycie. Ignite love. I gotowe! Mam nadzieję, że przydadzą wam się moje rady i napiszcie w komentarzach, czy się przydały i jakie sami macie sposoby na radzenie sobie z problemami w szkole. Hejka! Cześć, ja nazywam się Janek Sztajfer, a to były Polecjanki. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zasubskrybuj i obejrzyj inne moje filmy. Niektórym z nich Beata wystawiła ocenę 10 na 10, a ona się zna. Ma okulary.